Maja, przyszłaś tutaj z ważnym manifestem, jakbyś mogła rozwinąć, co masz na myśli? W tej chwili odbywa się wielka, ważna rzecz w internecie. Ofiary opowiadają o przemocy, której doświadczyły ze strony bardzo dobrze ustawionych youtuberów z władzą, z zasięgami, z pieniędzmi i od 10 dni opowiadają o tym, co je spotkało na różne sposoby. To czasami była przemoc wobec dzieci, czasami to były przekroczenia w związkach, ale to jest niezwykły moment, ponieważ one odzyskują odwagę. Po ich stronie staną prokurator generalny, rząd. Można się domyśleć, że jest to związane z wyborami, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o dobro osób pokrzywdzonych, to mnie to nie interesuje, jakie są motywacje. Najważniejsze, że one dostają wsparcie w tym momencie i myślę, że ważne jest też, żeby im pokazać, że to wsparcie jest, że mogą się zgłaszać na prokuraturę, tam gdzie teraz prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, czy śledztwo, czyli prokuratura okręgowa w Warszawie, że mają pełne wsparcie, że mogą do dyżurnetu się zgłaszać, a także, że są miejsca jak 116, 111, 116, 123, gdzie dostaną wsparcie. To prawda, że więcej jest takich osób, jak te, o których się mówi, i czy zgłaszają się też do ciebie jakieś ofiary, jak to wygląda, bo mówi się, że dużo osób wiedziało, ale nikt z tym nic nie robił. W tej chwili dużo osób odzyskuje głos i czuje, że mogą to zrobić. Czasami to były wiadomości o treści erotycznej wysyłane do 15, 14, 13 latek. Te osoby do mnie piszą i ja za każdym razem staram się wspierać je, dawać im dużo bezpieczeństwa, takiego też poczucia, że mogą to zgłosić. Mogą to zgłosić też na przykład do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, która też się w to zaangażowała. No i przede wszystkim też ważne jest, żeby zadbały o siebie, no bo to jest taki moment, kiedy nie tylko osoby, które doświadczyły tego od youtuberów, bo to są konkretne nazwiska i to są konkretne osoby, ale takie, które doświadczyły podobnych zachowań od osób, które youtuberami nie są i nigdy nie dostały takiego wsparcia, jakie dostają teraz te dziewczyny, te osoby, te dzieci. Wówczas no, chciałabym, żeby one też dostały taką dużą dozę miłości, wsparcia i otulenia, bo one też teraz to bardzo mocno przeżywają. A jakiej kary byś żądała dla tych youtuberów? W zależności od czynu. Też mówimy o bardzo różnych czynach. Mówimy czasami o wysyłaniu wiadomości o treści erotycznej do 12, 13, 14, 15 latek, ale mówimy czasami o bezpośrednich spotkaniach, w trakcie której dochodziło do przekroczeń seksualnych, także na tle seksualnym. Mówimy o przemocy w związku wobec osób, które miały 16, 17 lat. To są bardzo różne przestępstwa, bardzo różne zjawiska i każde powinno być po prostu osobno przeanalizowane przez wymiar sprawiedliwości. Myślisz, że zmieni się teraz polski YouTube? YouTuberzy będą bardziej uważni? Jestem pewna. No, to, co się teraz dzieje, to jest dosłownie rewolucja. I my jako osoby, które cały czas zwracają uwagę na to, że jest tam całkiem sporo seksizmu, doświadczałyśmy tak dużej też stygmy i takiego wykluczania, obśmiewania. Myślę, że teraz wreszcie widać, że coś w tym było. Myślisz, że już dla 100 nie ma powrotu do internetu? Jak on znikał, to tłumaczył się problemami zdrowotnymi. Nie wiem, szczerze mówiąc też bardziej niż analizowanie poszczególnych osób, nazwisk, tych osób, które teraz dostają te zarzuty, czy wokół których się to wszystko toczy, wolałabym, żebyśmy zwracali uwagę na problem, ponieważ w momencie, kiedy będziemy zwracać uwagę na problem, to może sprawić, że inne ofiary, które też tego doświadczyły, nie konkretnie od Stu, Gonciarza, Gargamela, tylko od kogoś po prostu, też dostaną takiego zastrzyku siły i też zdecydują się to zgłosić, sięgnąć po wsparcie, chociażby dla samej siebie.